Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, kontynuujemy naszą przygodę w Neverwinter Nights, Hordy Podmroku. W końcu dostaliśmy się do śpiącego. Nie mamy innego wyboru, jak chyba go obudzić. Obudź śpiącego. Śpiący spał niezmąconym snem przez wiele stuleci. Wyrwanie go z drzemki nie będzie należało do łatwych zadań. Użyj trąbki pandemonium. Przykładasz trąbkę do ust i dmiesz ile sił. Przez chwilę wydaje się, że cały świat spowiła absolutna cisza. Potem z rozdzierającym hałasem nadciągają wichry pandemonium. Trąbka wysysa całe powietrze z twoich płuc. Próbujesz przestać dmuchać, ale nie jesteś w stanie. Właśnie gdy czujesz, że zaraz zemdlejesz, dźwięk trąby gwałtownie cichnie. Śpiący otwiera oczy. Nie! Nie wolno! Ale czemu ona się tak wkurzyła? Tak? Śpiący wstaje zaskoczony nagłym zamieszaniem. Okej, no sorry, nie? Że ona musiała zginąć, ale zaatakowała nas. Tak? Śpiący mruży oczy, osłaniając je przed zielonkawym światłem świątyni. Wygląda na to, że napastniczka nie sprawiła ci zbyt wielkiego problemu. Wiesz, kim ona była? To była Sensei, opiekuje się tą świątynią. Widzę, że mówisz prawdę, ale jakiego boga czciła i o jakiej świątyni mówiła, nadal znajduje się u wrót Kani, prawda? To ciebie czciła. Mnie? Wiem, że mówisz prawdę, ale sam pomysł, żeby to okropne. Czy nie zdawała sobie sprawy, że to herezja? Miałeś rację, rozprawiając się z nią, zanim zdołała zarazić innych swym zepsuciem. Przysięgam, zupełnie jakby dźwięk tej trąbki przywołał ją tutaj i sprowokował do ataku. Po co tak ryzykowałeś? Chciałem cię obudzić. Najwyraźniej ci się to udało, ale po co chciałeś mnie obudzić? Czemu właśnie teraz, moja jedyna prawdziwa miłość, czy ona tutaj jest? Znaczy, no ja nie wiem, nie? Chyba nie. To jedyna prawdziwa miłość? Tak, każdy ją ma, nawet taki głupiec jak ja. Szukałem jej przez całe swoje długie, długie życie. Wiem z pewnego źródła, że mam mnie odnaleźć właśnie w tym miejscu, dlatego na nią czekam. Powiedz, czy ona tu jest? Nie, nie ma jej, ale mam do ciebie pewną sprawę. Nie wiem, czemu mnie to tak rozśmieszyło. Dobrze, mogłem na nią czekać tyle czasu, z pewnością mogę poczekać jeszcze dłużej. O co mnie prosisz? Czy znasz prawdziwe imię żniwiarza? Nigdy nie słyszałem o tym żniwiarzu, ale jeśli chodzi o prawdziwe imiona, trochę wiem na ten temat. Więcej niż zbyt mało, ale mniej niż zbyt wiele. To jedyna część mojej wyprawy, która zakończyła się niepowodzeniem. Gdzieś w najdalszych zakątkach Kani żyje istota zwana znającą imiona. Jak odnajdę tę znającą imiona? Mefistofeles uwięził ją w najdalszym zakątku Kani. Tutejsze bezdroża zdają się nie mieć końca. Znam jednak osobę, która z całą pewnością wskaże ci to miejsce. W przeszłości zdarzyło mi się korzystać z jej usług. To niebezpieczna i długa wyprawa. Kiedy już pokonasz mroźne wichry, czeka cię pojedynek ze strażnikami, sługami Mefistofelesa. Było ich 5, 2 zginęło z mojej ręki, 3 nadal żyje. Mam pierścień, który wskaże ci drogę do znającej miejsca. Odpowie ona na jedno twoje pytanie. Zapytaj ją, gdzie znajdziesz znającą imiona. Czy odpowie tylko na jedno moje pytanie? Odpowie na więcej, jeśli zostaną zadane we właściwy sposób. Jednak może zadać tylko jedno pytanie związane z jej specjalnością, jaką są miejsca. Nigdy nie pytałem, dlaczego musi przestrzegać tej reguły. Opowiedz mi o tym pierścieniu. To pierścień łamigłówka, który podarował mi Modron z wymiaru Mechanus. Do prawidłowego działania wymaga jedynie nadziei. Kiedyś, gdy poszukiwałem odpowiedzi na pewne pytanie, ten pierścień mnie do niej zaprowadził. Co masz na myśli, mówiąc, że to pierścień łamigłówka? Anioł zapuszczający się w otchłanie 9 piekieł musi być ostrożny. Gdyby pierścień wpadł w diabelskie ręce, wróg odnalazłby znającą miejsca bez żadnego wysiłku. Nie mogłem jej tak narażać.
Pierścień składa się z trzech oddzielnych elementów, które można dopasować do siebie tylko w jeden sposób. Gdybym został schwytany, mógłbym go w każdej chwili rozłożyć na części, dzięki czemu wróg nie miałby z niego jak skorzystać. Dobrze, pokaż mi pierścień. Zanim zasnąłem, zbudowałem komorę, w której ukryłem trzy części pierścienia. Zaczekaj chwilę, przywołam bramę. Aha, wybacz mi tych strażników, było późno, ja byłem zmęczony. Żegnaj. Czyli mam tam iść po to, tak? Najpierw. Okej, idziemy do przodu. Ich. Spoko. Nie rozumiem, co się dzieje, ale coś działa. Ale muszę się podleczyć jednak czasami. Ogłuszenie? Hola, co jest z moim hełmem? Może ogłuszenie to co innego. A miałem wrażenie, że nie. To musi być drugi. Nie. Ciekawe, zaklęcie działające na umysł. A może mi jebnął po prostu i mnie ogłuszył. To nie było zaklęcie wtedy. W sumie ma sens. Lepiej się wyleczyć całkowicie. Bo będzie chyba znowu trzeci teraz. Jest. I co, ale powiecie, że ciekawy ten dodatek jest, nie? Kurde. No taki jest, nie mówię, niestandardowy taki. Nie wiadomo, co będzie. Fajne. Dobra, mam trzy fragmenty. Trzy części pierścienia śpiącego połyskują w twojej dłoni. Na każdej z nich wryty jest inicjał. Zastanawiasz się, od czego zależy zacząć. Na razie odłożę. Wystarczy się zapytać pewnie, nie? Tego, kto się na tym zna. Jest tu coś do ugrabienia jeszcze?
Chyba nie. Bardzo fajny ten dodatek jest, naprawdę. I muszę przyznać, że dawno nie miałem takiej wkrętki w gierkę. Naprawdę nie mogę się doczekać, żeby grać w ten dodatek, żeby grać w tą grę. Naprawdę, fajny jest. Ciekawy. Nie obawiaj się. Pierścień spoczywa zaraz za przyzwaną przeze mnie bramą. Aha. Tylko dopasujesz do siebie jego trzy części, bez trudu trafisz do znającej miejsca. No dobra. Cześć! Nie wiem, od czego zacząć. Może od tego, W. Albo NWM, czyli nie wiem, nie? O, może faktycznie NWM. N? Okej, okay. To teraz W? Okej. Okay. I teraz M. Ha! Faktycznie NWM, czyli nie wiem. Dołączasz ostatni element oznaczony literą M. Pierścień został złożony prawidłowo. Trzy inicjały NWM odpowiadają podróżom wspomnianym w modlitwie śpiącego nadziei, wiary i miłości. Dobrze. I gdzie ten pierścień teraz jest? Bo nie wiem. Nie widzę. Albo jestem ślepy, ale nie widzę. Naprawdę nie widzę. Where's the fucking pierścień? Powinien tu się pojawić gdzieś, ale nie ma go. Dobra, może teraz pogadamy. A teraz pospiesz się. Musisz jak najprędzej odnaleźć znającą miejsca i zapytać ją, gdzie przebywa znająca imiona. Lodowiec mógł się przemieścić, ale pierścień wskaże ci właściwą drogę. Okej, okay, rozumiem, że mam ten pierścień. Nieważne, że go nie mam. O, jest. Pierścień zagadki, sorry. Mogę go założyć, czy co? No założymy zamiast ochrony. Wow. Okej, faktycznie centralnie pokazuje strzałkami, zajebiście. Zajebisty pierścień. Kto by się spodziewał? Strzałki, nie widzę strzałek. Nie no, pokazywał mi do wyjścia, no to jestem, tak? Przy wyjściu. To są kurwa strzałki. Może... No. Ono się ma astralne wrota. Nie zauważyłem was. O, pustkowie kani. O, jest strażnik. Gin. Ke? Co się dzieje? Polimorfia? Co się dzieje? Czas się zatrzymał.
Kurwa, jestem psem. Wyczerpany i poroniony, ściskasz w dłonią Red Sensei. Jego światło jest tutaj jaśniejsze i z pewnością ma coś wspólnego z twoimi przemianami w czasie walki. To Kryształ Sensei, prawda? Wiedziałem, że to nie jest zwyczajne świecidełko. Wszystko w porządku. Z każdą twoją przemianą widzisz niewielkie światełko rozbłyskujące w krysztale osadzonym wewnątrz amuletu. Postanawiasz spróbować dalej przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności. Złap promień światła wzdłuż osi X. Okej, okay, jestem... wróżku. Za dużo tego. Nie mogę robić tych wszystkich towarów. Okej, okay, po co mi to gówno? Chyba nie jest mi potrzebne, nie? Można się zamienić w coś tam, ale to mi nic nie daje. Powinien się tego pozbyć chyba. Chociaż... kto wie, czy nie będzie to potrzebne później może. Jeśli czytasz ten list, udało ci się pokonać jednego z moich strażników. Wiedz jednak, że buntowników Molly Crota pochowałem głęboko w lodzie, tam, gdzie ich miejsce. Niech będą symbolem tego, co czeka wszystkich, którzy mi się sprzeciwią. Radzę ci zawróć, póki masz jeszcze siły, aby to uczynić. Ostrze astralne plus 8. Plus 8 i obrażenia od dźwięku jeszcze dodatkowe. Wow. To jest tylko plus 3, ale ostrość i ma potężne trafienia krytyczne. Ciężki korbacz. Długi miecz. Broń bojowa lub elf. Ale opicka ulubiona broń ma. No to dobra, to niech sobie chodzi z tym swoim ulubionym korbaczem. Okej, dziwne. Przejście zasypała lawina lodu. Prawdopodobnie wywołał ją wróg, z którym niedawno walczyłeś. Przeszkoda, można usunąć jedynie istota podobna do niego wielkości. A, tam to chyba powinienem faktycznie spróbować coś zmienić. Chodźmy na razie odpocząć, tam było ognisko. Odpoczniemy. Ogrzejemy się i teraz spróbujemy się zmienić, czyli to jest nam potrzebne. Dobrze pomyślałem, że jest potrzebne. Jakieś szczątki. Aha, ognisko. Nie możesz użyć tego przedmiotu. Na pewno? Może muszę założyć. Poddaj się. Okej, trochę chyba rozwalił, ale za mało. Wilkiem. Żywiołak ziemi. Dawaj, napieprzaj. Ach, ta broń nic mu nie robi. Dawaj, jeszcze, jeszcze.
wykonam twoje rozkazy. Kurwa, nie gadnie, co z tobą gadać. No. To takie coś jest. No ciekawe. Pewnie będziemy musieli się jeszcze nie raz zmienić. Chciałbym się odmienić już, jeśli można. Dobra, idziemy. Ja nie powinienem. Ja jestem przecież gorący teraz. Odcinek znajdujesz niewielkie ślady, które mogą należeć do psa i jakiś większy trop, którego nie potrafisz rozpoznać. Mogę się już odmienić? Wcześniej szybciej to już było, nie? Zaczniemy. Nie widzę mostu. W pobliżu znajdują się wrogowie. Czemu jestem cały czas kurwa na tym? Ja chcę się odmienić już. U. Kurde, to już... Już po ognisku? Nie czuję się swojo, będąc tym fucking żywiołakiem. Ja ginę, ja pierdolę. Może ten amulet gdzieś tu jest. Ja go miałem założonego w sumie. Nie chcę być już pieprzonym żywiołakiem. Tymczasem w podmroku. Dobrze się bawią. Dobra, kij, chyba muszę być fucking żywiołakiem na razie. To w ogóle jakieś wrota, ale one nie działają. Zginiesz! Nie wygrasz tej walki!
Okej, okay, super, przyszedłem poziom. Teraz przejdę ten poziom jako co? Barbarzyńca. To już 26 poziom, ale ma siłę 44. To jest ogólnie wiadomo z statystyki poza sferowca. 44 sił. No nie wiem, idę przed ciebie, nie wiem, kiedyś może się w końcu odmienię, nie? Tu jest niby coś, a to trzeba się zamienić już w wilka i przejść ten, ale ja nie mogę odmienić, jak się odmienię? Tu trzeba dziurą przejść, już nie powinienem być sferowcem. Żywiołakiem, co jest do chuja? Mam nadzieję, że się nie zestrało coś. W dzisiejszych czasach to nagminne. Może nie wiem co, w sumie nie wiem jak to jest ten... Wcześniej się po prostu po czasie odmieniałem. Teraz ten czas coś nie płynie chyba. A mogę rozwalać to na przykład? Nie. Cofnę się chyba tam z powrotem. Kilka wrót do sfer tutaj jest. Może się tam odmienię. Już nie powinienem być chyba, mówię wam. Jak się odmienić? Nie wiem, jak się mogę odmienić. Bo wcześniej z czasem się odmieniłem, nie? Nie ma na pewno amuletu? Nie ma, mam na sobie go, no nie? Wszystko tutaj znikło. Nic nie mogę używać, bo jestem kurde, tylko mikstury. Może jakieś rozproszenie albo coś? Na przykład... przywrócenia? Nie, to nie pomogło. O, nie wiem. Kurde, chujowo, nie? Może tu odpocznę, tu. Tu wrogów nie ma, to powinienem dać radę. Dobra, rozpalimy jedną i odpoczniemy. Jest, odmieniłem się. Zajebiście. Ale zaraz znowu będę musiał się zamienić, tylko że tym razem chyba w wilka. Więc będzie zabawa z zamienianiem i odmienianiem. No cóż. Zawsze coś ciekawego. Ale to polecimy sobie już w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.